Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Fiszu i witam was w kolejnym odcinku z Timberborn. Będziemy dzisiaj patrzeć, czy nasz bóbr da radę. Jest ostatnim przedstawicielem gatunku, który musi podtrzymać jakby istnienie tego gatunku w ogóle. Za niedługo będzie już jeden mały boberek, więc możliwe, że się uda jakoś, ale to niezły ten, że niezły sobie, niezłe wyzwanie zrobił na sam start. Bo kurde, powiem wam, że nie spodziewałem się, że pierwsza seria z tego będzie taka, że w pierwszym odcinku prawie mi wszystkie, znaczy prawie, wszystkie bobry mi wyginęły oprócz jednego. I że będzie taki problem, nie? Za późno na pewno z wlęgarnią zacząłem. No i tak to się skończyło. No cóż, bober zaraz będzie. Uwaga, 3, 2, 1... Zero. Jest bober! Mały boberek! No tylko zanim on dorośnie, to minie kilka dni, no nie? Więc trzeba poczekać. Dobrobyt, tempo dorastania. Pytanie właśnie, ile trzeba, żeby te bobry dorosły? A, tu mam. No to trochę nam zajmie to. Ale już jest dobrze, już mamy kolejnego następcę, w razie czego jak ten umrze, to będzie kolejny. Ale no lepiej, żeby nie umierał. Za niedługo kolejny potomek, nie szablozębnych, tylko tych żelazozębych się odrodzi. Niczym ten, jak on miał, imperator z Gwiezdnych Wojen. No zobaczymy, jak tam to pójdzie, bo szczerze... Jestem przerażony. Nie sądziłem, że to tak się potoczy, nie? Ale przynajmniej będziemy mieć parkę, to już więcej. Jak ten mi umrze, a umrze zapewne za 20 cykli, no to chociaż będę miał dwóch, o ile ten nie umrze z głodu. Dobra, co my musimy na pewno wstrzymać na razie? To bym wstrzymał. To musi być i to musi być i to też musi być. No i to też. Tak wiem, źle rozdysponowałem dobrami na początku, ale spokojnie to się nadrobi. Widzę, że jest już nowy potomek. Kurzol. Mamy Pina, Kurzola, no i Sago Krisa, który jest naszą jedyną nadzieją. Te tylko chodzą i wyżerają mi tu zapasy, no. Byście się za robotę wzięły. Kurzol ma jeszcze sporo. A Pina nawet w połowie nie jest. No i mamy problem, bo się zaczyna susza, a my... No, mamy takie średniowe te zapasy, znaczy no mamy tu zapasy trochę jeszcze jadła, ale no one się dość szybko kurczą, tak przynajmniej mi się wydaje. Na pewno wody potrzebujemy dużo, bo no zaczyna nam pomału brakować, jest 61 wody, więc trzeba to sobie zachować. Póki mamy możliwość, to nazbierać jak najwięcej, a potem po prostu jakoś tam działać dalej, nie? Także jak się to napełni... to wtedy zaczniemy robić dalej. A może już któryś z nich dorośnie łaskawie i może będzie dobrze, ale na razie jest 81%, więc słabiutko dość. A ten ma już 47 lat, więc podejrzewam, że jeszcze 13 cykli niecałych i będziemy się z nim żegnać, bo nie wiem ile one żyją, czy dni, czy to jest jeden rok, to jest jeden cykl, czy ja. O! Kolejny się wyłania, a drugi zaraz po nim będzie. No jest, mamy małego boberka. Ojciec narodu to się nazywa, tak? Gorzej jak jego spuścizna zostanie ten, zaprzepaszczona, bo znowu stwierdzę, że o, chyba jest dobrze, to trzeba ten, to już nie muszę się aż tak bardzo martwić i nagle jeb, znowu wszystkie bobry wymrą. No to wtedy będzie bardzo słabo, ale liczę na to, że tak nie będzie. Dlaczego wy nie rośniecie tak szybko? Jeszcze dwa dni i wszystko uschnie na wiór. Tu by można zrobić jeden rezerwuar, ale to jest mały problem z tym, bo owszem, rezerwuary są fajne, tylko by trzeba było mieć pompę albo przebić się tutaj. Ale najlepiej chyba pompa by się sprawdziła tutaj, tak mi się wydaje. To usuwam, bo to i tak się nie kręci, więc po co to? Oho, za moment dorośnie i Pina dorosła i pracuje w deskach. To w sumie spoko, fajnie, bo deski są bardzo potrzebne. O, już mamy trzech dorosłych. Kurzol też już dorósł. A mamy już Edaza i Jagridisa. Boże, kto wymyślał im te nazwy? Nie! Sago Kris umarł ze starości. Nie, tylko nie to. Żegnaj, ojcze narodów. Ojcze narodu, twoje poświęcenie nie pójdzie na marne. Obiecujemy, że dołożymy
wszelkich starań, aby twoje poświęcenie nie poszło na marne i żebyśmy przetrwali i powstali jeszcze więksi i silniejsi niż dotychczas. Mamy już 5 boberków. Jeden już niedługo będzie znowu mógł dorosnąć. Jeszcze ma 23%, więc coraz bliżej, coraz bliżej. Tu już na marchewki robię miejsce. To będzie miejsce na deski. Mamy Jagridisa już, który dorósł. Szybko doszło do tego. I mamy 6. bobra. Finally. Tylko potrzebujemy znowu uruchomić to. Jagridis do roboty. Tak samo to. Żebyśmy czasami znowu nie mieli problemów, nie? Dobra, na razie tutaj wstrzymujemy. Lećcie pracować gdzie indziej. Mamy już 4 pracowników. Nice. Te 5% naprawdę daje ten dużo. Nasza kolonia pomalutku zaczyna odbijać. Niczy ten przebiśnieg po wiosennych roztopach, czy coś. Ależ ja poetycko to powiedziałem wszystko. Aż się wzruszyłem, aż łezka się uroniła. Możemy jakieś ozdóbki im odblokować. Na przykład krzak. I krzaka bym postawił chociażby tutaj. A drugiego na przykład bym postawił tutaj. I jeszcze minutka. Jeszcze tylko minutka i szkatułka się otworzy. A to co jest w środku będzie moje. Tylko moje. Tak, no trochę już za dużo reksia było ostatnimi czasy, więc dlatego to tak. Nie oceniajcie, tak? Nie oceniajcie. Mamy kolejnego. 100%. Dawaj, dawaj, dawaj. Do roboty. Szybko, szybko, szybko. Andale, andale. Ale ładny krzaczek. Taki ryziowy. Fajny. A, dobra, ale muszę zwrócić honor. Jeżeli jest skład, to ten skład jest piętrowy. Można na nim normalnie jeszcze budować kolejne składy, więc to jest akurat spoko, fajne. Ale i tak się nie umywa do... Znaczy jest na pewno bardziej wydajne, bo nie potrzeba tyle miejsca, no nie? Na te wszystkie składy. I możesz do góry siepnąć. U tamtych był podziemny. I on miał bodajże 1200 jednostek do pomieszczenia, więc no troszeczkę tutaj na minus tego, ale i tak dobrze. Serio te 5% dużo daje? Kurde. Powalone to. Do roboty, gdzie indziej. Dzieci wzywają. Weźmy jakąś kapliczkę im jeszcze postawmy, może co? Myślę, że to będzie git pomysł. O, bobrze. Modlą się do swojego bobra. Bo wiecie, Bóg, bóbr. Prawie tak samo. Wcale nie, ale prawie. Ile Pina ma lat? 21. To ona jeszcze pożyje. Czy tam on. W sumie to ciekawe, czy skoro żelazozębi się nie rozmnażają, to znaczy, że oni są niebinarni, czy co? Czy jakoś tak to się nazywa, że obojętni płciowo? Że nie mają płci? Ciekawe. Trzeba się zapytać tych twórców gry, jak to jest. Mamy 7 bobrów do pracy. A no tak, tu jeszcze trzeba oczywiście ścieżkę wyznaczyć. O nie, znowu susza. Mam nadzieję, że żaden bobr teraz nie zginie, bo byłoby słabo. 8 bobrów pracujących. Żadnej pracy się nie boją. Ale żelazo zębych już mam odblokowanych. Szkoda, że nie da się nic więcej odblokować. Pewnie z czasem powstaną kolejne frakcje. Aczkolwiek ci żelazo zębi tak... No, myślałem, że będzie lepiej. A ty nie sięgasz tam? No to jak? Lepsze, lepsze. Ale na razie nie mamy bobrów, żeby tam ten pracowały. Niestety trzeba wstrzymywać, bo jak mamy tamę tutaj, to dzięki temu ta woda zostaje. Dzięki temu możemy nawadniać dalej pola i w ogóle tutaj wszystkie nasze uprawy do momentu, w którym nie zabraknie nam wody. Już tak totalnie, no nie? Więc to jest o tyle fajne. Nie masz co robić? Co? Toż to się nie godzi w tym państwie, żeby nic nie robić. No chłop jest głodny, nie? Mój panie, twoi poddani są głodni. Nie no, chyba to nie było w tym w twierdzy. Nie wiem, wstyd się przyznać, ale nigdy nie grałem w twierdzę. Krzyżowiec. Wiem, wstyd i hańba, ale tak niestety jest. To możesz iść na razie tu, a my zaraz ci coś znajdziemy do roboty. Czyli będziemy mogli na przykład zrobić leśniczówkę tutaj, dzięki czemu będziemy mogli sadzić, rabować i palić
czy coś. A tak naprawdę to nie. I właśnie, bo nie ma paliwa tutaj. Teraz dopiero odkryłem to, że nie ma tutaj paliwa. To znaczy, że tak jak mówię, to są chyba egzoszkielety to tutaj. Ciekawe. Ej, halo, halo, halo. Do pracy, rodacy. Bo wody nie macie. Zaraz mi z pragnienia byście poumierali. Będzie można pomyśleć o jakiejś ekspansji na dół. I się zastanawiam, jak to zrobić, żeby tutaj na przykład... jak wykorzystać na przykład to, czy na przykład nie zrobić tu tamy kolejnej. Dużo jest możliwości. Możemy odkryć groble. Groble są fajne, bo groble są na zasadzie takiej, że macie zwykłe takie pudełko, robi jako takie ścianka czy coś takiego. Coś a la to albo to, tylko nie wymaga desek, nie? Więc to jest o tyle fajne. Już 9, nice. Dobrze, myślę, że możemy skończyć na tym ten odcinek. Myślę, że i tak dużo nam się udało zrobić, albowiem jakby odnowiliśmy na nowo naszą populację bobrów. Od jednego bobra mamy nagle znowu 15 bobrów, więc odbiliśmy się, można powiedzieć, od dna. Więc jest git, jest fajnie. Czekać tylko na kolejne, na przebieg wydarzeń. O, w kolejnym odcinku... jeżeli takowy się pojawi, mam nadzieję, że tak, wy chyba też macie taką nadzieję, będę robił tutaj kolejną ekspansję już troszeczkę na dół, możliwe, że gdzieś tu wybudujemy jakąś tamę, żeby tutaj zrobić jeden z rezerwuarów wody, co by tutaj na przykład pompę postawić i żeby tutaj pompowali wodę, gdy na przykład tutaj nam zabraknie wody. To jest jeden z pomysłów. No i jakieś farmy by się przydały. Tu na przykład gdzieś zrobić typowo miasto na przykład, gdzieś, no tu raczej miasto bym chciał zrobić na tych suchych polach, żeby nie marnować tych zielonych pól, no nie? Plus, no potem możemy też przenosić wszystko na te, na rzekę, bo też można budować dzięki tym platformom na rzece, więc no zobaczymy, jak to będzie. Cóż, jest to kolejny odcinek, który nagrywam pod rząd, znaczy kolejny. Jest to odcinek, który nagrywam pod rząd, więc jeszcze nie mogę się odnieść do waszych komentarzy, ale mam nadzieję, że jakieś się pojawią. Cóż, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia, do usłyszenia. No i cześć!